Cześć! Witajcie na kanale Prosta Bułka. Dzisiaj upieczemy pszenne bułki z burakiem. Zostawcie lajka, dodajcie subskrypcję. Zaczynamy! Na początku musimy przygotować zaczyn. Do 150 ml letniej wody dodajemy 30 g świeżych drożdży oraz łyżeczkę cukru. Wszystko mieszamy i odstawiamy, aby drożdże się zaprzyjaźniły. Do miski wsypujemy 500 g mąki pszennej typu 650. Dodajemy łyżeczkę soli, 40 ml oleju ...200 g ugotowanych buraków oraz wcześniej przygotowany zaczyn. Całość mieszamy i wyrabiamy do momentu, aż składniki dobrze się połączą. Ciasto powinno wyjść luźne i lekko klejące. Przykrywamy i odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę do wyrośnięcia. Ciasto świetnie wyrosło, podwoiło swoją objętość, więc wykładamy je na blat obsypany mąką i jeszcze chwilę wyrabiamy. Następnie ważymy i dzielimy na 9 równych części. Bułki przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i przykrywamy na pół godziny do wyrośnięcia. Gdy nasze bułki podrosły, wkładamy je do piekarnika nagrzanego do 200 stopni i pieczemy około 20 minut z użyciem górnej i dolnej grzałki. Moje bułki buraczkowe są już gotowe, wyglądają bardzo apetycznie. Sprawdźmy, czy w środku jest podobnie. Są bardzo miękkie, dobrze wypieczone. Koniecznie wypróbujcie ten przepis. Smacznego!